Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj jesteśmy sobie na naszej pięknej jaśnie z Mikusiem serii. Ale Mikusiu to potem się przywita, bo potem na pole to tam się potem ten, bo szkoda Sibiradia. Ale mniejsza o to, no jesteśmy dzisiaj na Warmińsko-Mazurskim H2, jak widzicie. Krówki sobie chodzą, słomy nie ma, tutaj nie ma kostek, a są belki okrągłe z tego względu, że lagowały i wymieniliśmy. Prasę kostkującą musiałem sprzedać, bo lagowała też. Dłużycę wymieniłem na taką właśnie przyczepę, właśnie zamiast presy i tamtej dłużycy, to taką dłużycę mam i, no i tak to będzie. I ten, i sąsiad mi tam miał jechać prasować dzisiaj, 900 właśnie dwunasteczką swoją i okrągłą prasą do okrągłych bel, no bo niestety wyszło jak wyszło, a zawsze kostki miałem, a tu taki nam wyszło, że no po prostu tak wyszło jak wyszło, tak powiem. No i ja sobie jadę zbierać, a on tam będzie prasował, więc mam nadzieję, że się jakoś będzie wyrabiał. Żebym go nie musiał tam pogadać, wiecie o co chodzi. No właśnie, jeszcze sebelka, aby zdejmie mu, bo tak lipnie trochę wygląda obciążnik i belka. Dobra, czekajcie. Dobra, podpięte. A widzicie, trochę z przedłużanym dyszlem sobie wziąłem wersję. To była stara, tylko odmalowana, wymieniona podłoga i wszystko ładnie wymalowane, wycackane i tak dalej. No i dzisiaj 30. Już właśnie maskę, jak widzicie, ma założoną. Wersja, że tak powiem, lux, torpeda normalnie. Prawda, kabiny nie ma, ale po co kabinę, to za dużo rzeczy się 30 nie robi. Tylko tam, wiecie, zgrabianie siana, włożenie balotów teraz. No tak to kostki to się woziło. Teraz baloty będzie się zbierało. No, że w końcu ten obciążnik będzie trochę potrzebny. No, 30 bardziej takie prace porządkowe, można powiedzieć, jak widzicie, błaska ładna. Jeszcze pod kolor botników na szczęście taka, bo myślałem, że jeszcze będę musiał malować, ale nie. Światła też już zamontowane. No, maska starego typu, nowej nie brałem, bo ta nowa mi się jakoś nie podoba. Starego typu tam troszeczkę, aby droższa. Chyba 30 zł różnicy, bo tamta już jest ona chyba taka ten. Tam mniej metalu schodzi w ogóle, no. Bo tamta jest taka odchudzona, że tu z przód ma taki zaokrąglony zupełnie. Nie ma tej kratki, tak mniej metalu, może coś tam. Może łatwiej jest też wyprodukować, bo to żadne nie ma tej klapki do góry otwieranej ani nic tam. No. I zaraz na polu się pojawimy, zobaczymy, czy tam już sąsiad działa, czy będzie trzeba jechać do niego do domu, go tam pogonić, że tak powiem. Bo z czego wiem, to tam nikomu, tylko mi pracuje i tam jeszcze komuś w tym roku, bo u siebie soli zasiał, tam wiem, że mu to już balot leży, widzę jeden. No dobrze, że taką ma, że tak powiem, słabszej klasy presę, to 30 podniesie, bo tak to jakieś tych leli czy tam czego to by mogła nie podnieść. Ale gdzie on jest, to nie wiem. O, jeżdżę za górki, Mikuś. Halo, dzień dobry. Cześć, sąsiad. Siadaj. Idzie jakoś? Idzie. Oła, to ja też idę. Owo. Dobra, sąsiad ten, sąsiad jest. Przywitaj się sąsiadowanie z odcinkiem. Dzień dobry. Dzień dobry, dobra, przejedź. Ty, Mik, jesteś kurde taki mądry. Jedzieć. Czekaj, bo ja belkę tu zaraz ci wyrzucę. Dobra, ale ty, Mik, jesteś taki mądry, nie? Że ja teraz dopiero zwróciłem, jaki ty masz nick, nie? A. No. Weź się zmień na ginek, czy jakoś tak. I miej ten ginek cały czas, nie? I ten, właśnie, a te, jak nie ja ten... na Zdzich, bo Zdzich będzie z ten, tutaj. No ale ogólnie ginek i będziesz miał wszędzie po prostu ginek i nie ma problemu, nie? I po problemy, jak to mówią. No wy się pewnie pytacie, Michał, co ty odpierdalasz z tym balotem do... Ej, siatkę po sobie poprzekuwasz. Jasne, ciasne. I nie wiem, tam co tam siatkę. Tyle dojedzie do domu. A tam wiesz, o, ja już a za siatkę na razie ja płacę. 400 już ci dałem na rolkę. Ja już pakuję ten. Ja już pakuję belki na dłużyce. Dobrze, że długi tur to nie trzeba z dwóch stron podjeżdżać. No, tak już sobie. O Boże, co tam gra? Motor. Jaki motor? No motor, jak jechał chopper. No i ten. 30. O kurde. Tam siatką się nic nie stanie tam. Tam parę zębów tylko w nią wejdzie.
Tam nic nie O, jest. idę, bo tego krokodyla, te widy masz szczerbate, to. No. To wyłamywane, to. Jakbym miał specjalne widły do belek, to co innego. Dobra, ale ładne zdjęcie sapierdzielne, tylko trochę się oddalę. Dobra, bo zaś tam na miniaturkę muszą być takie i takie wymiary. Wiecie, o co chodzi, że tam musi być wszystko dobrze zrobione. Dobra, tam belka chyba jest na końcu pola. To się przejedziemy ten kawałek. Ogólnie ludzie już 30, tam pan mechanik zabrał, znaczy zabrał, już zrobił w sumie. Wczoraj była do odebrania, ale nie odebraliśmy z tego względu, że cały Na czas. odcinku chyba, to którymś mówiłeś, nie? No, na ostatnim. Ej, tu do lasu wpadła belka, czekaj, ją przekulam trochę. Dobra, belka kulnięta. Okra, ta suma jak byk. Czemu? Nie, ten jakoś się tak klei do tych pasów, ci powiem. Sucha Pas. suma się tak nie klei. Za dużo ten smaru żeś nawalił i dziwię, że się klei. Maru. Dobra. O kurde, żem się nabił, to aż się belka odbiła. No, i 30 już jest zrobiona. Zobaczymy, jak to tam pan rozwiązał, pan mechanik. Ale na pewno dobrze, bo jeszcze nigdy nie byłem zawiedziony z jego czynów. No, ale nie, na pewno dobrze, bo ty już przyjechał, to od razu wiedział, co trzeba zrobić, nie? Nawet wziął swój klucz, to nawet wiedział, jaki klucz, żeby tam wąż hydrauliczny odkręcić, nie? Tam. A No, no jak? ogólnie ludzie, wszystkich balotów na pewno nie będę brał do siebie, jeszcze część sprzedamy. Będzie gitara się ma. Tam z prasy i z tej dużycy mi chyba 1000 zł, aby zostało. Chciałaby, aż ja by, nie? Za balota może dostanę też trochę pieniądzów. Bo tak A myślę, co, że. nie zostawiasz? No zostawiam, część zostawię, nie? Cały dół zostawię, a górę sprzedam, nie? No, Miki sobie ciśnie 912, żeby koszta pokryć, nie? Wynajęcia prasy. O, Albo jak ja chociaż. ci tam cenę wysunę, wiesz. Albo chociaż siatki. Ej, Ginek, tam możesz trochę okno przymknąć? A czemu? Czy masz kanarka w domu? Nie, mam okno otwarte, ale jest tak gorąco w pokoju, że muszę mieć otwarte. Czy wiem, mam dwa otwarte nawet. O. Dobra, to ten. Będzie, to nie jest ogólnie kanarek, to jest jaskółeczka. Wrona. Wrona. Ten. Glapa. Klapa to sam jest taka klapa. Ej, przyczę może trochę sprasuj. Z tej strony miał baloty, bo tam zaś na koniec to se pojadę. O, ten. Potem za drugim razem. Jakie przycie, chłopie, przycie się na końcu presuje. No ale żebym ten tu miał baloty, wiesz? Bo tak zbieram i tak, nie? Jakbyś prasował, a mnie by nie było, to byś mógł ten, nie? No, jak na razie widzicie, tylko 30 na odcinkach występuje, no ale co zrobisz, jak nie zrobisz? Jakie tutaj masz górki? No po prostu nie wiem, jak ty to 60 może. W poprzek. No w poprzek właśnie są górki największe tutaj na poprzeczu. O, to jest z górki tylko zjeżdżasz, nie? A pod górkę na pusto. Ja się tylko cieszę, że tu gliny nie ma. A co tu jest, piasek? Nie, ładna czarnoziem. O, czarnoziem, jeszcze co. Czarnobyl. Torf, nie? A nie, no gdzie tam torf? Za mokro. Torf to tam jest tylko przy końcu, gdzie takie błoto jest tam. A każda klasa ziemi tutaj jest, nie? No piosku tam trochę jest, bo przywiozłem kiedyś przyczepę tutaj, bo zostało po budowie obory. Wiesz, o co O. chodzi. Ty, ja ci tak powiem. O kurde, czekaj, pasy sobie odepniemy. Tak ci powiem, że tych balonów Że to pod. będzie trochę, nie? No, pełna przyczepa na pewno będzie. Bo Ja tam jest. jestem aż w szoku, belka za belką praktycznie. 8 balotów do siebie zostawię, tak myślę. A resztę sprzedam. Tam siana mam co prawda chyba z 10 czy ileś. Ale siano to wiecie, bardziej jest przydatne, ale może zostawię tej słomy tak paradoksalnie. Bo niby tylko 6 krówa. Ale ze No zeszłego no. sezonu w sumie mi nie zostało, ale nie wiem, jak to obliczy te kostki na to. Nie pamiętam, ile kostek miałem w zeszłym sezonie. Szkrowy nawet kupy nie robią, tylko to wszystko do szamba leci. To Obornika. zniwa tam wężem. Obornika nie ma. Więc świeżego balota takiego dostałem, powiedzą mu kurwa. Nie, tak powiedzą, ja ci mówię. No, tu w dołku trochę jest torfu. Tam się lekko orze, tylko mokro. A Zawsze ten. czyli nie lekko. Nie no, lekko. Zawsze jak pooram, nie, to żona tu z workiem przychodzi. I zbiera to, co poorane, a A potem. i sprzedaje.
Nie, no, no zbiera się do kwiatków i coś na wiosnę ma, nie? Bo tak to, to wiesz, potem posiane, to już ze zbożem nie będzie wybierała mi, nie? No ale na przyszły rok myślę, że tu jakiś rzepak się walnie, bo... Ale tu chwosty można. Ale na pewno ten, gdzieś będę musiał mieć jakieś zboże. Zobaczymy, bo jak w tym roku bym całą sumę sprzedał, to na przyszły rok sezon bym już na przykład żadnego nie siał, żadnego ten... Żadnego zboża, tylko raczej oleiste bym poszedł. I kukurydza oczywiście, bo kukurydza musi być na kiszoneczkę. Zobaczymy też, kurde, duże takie pole tej kukurydzy, zawsze mniej, mniej, ale też... Ale tu gdzieś ją mijaka zrobił. Gdzie? Tu. Pokaż. Po prawej. Nie, ja omijaki zbierałem jeszcze kiedyś bizonem. Tak? Mhm. To pewnie ci się tekstury nie wczytały. Od ostatniego razu. No, ej, w sumie ja już mam 8 balotów, ty. A ja nawet pół pola jeszcze nie uzbierałem. Za każdego balota kasuję dwie dychy. Ile? Jakbym chciał dwie sprzedać, to dychy. po tyle bym może dostał. No, źle za tą przyczepę dostaniesz? Matko Bosko. Nie no, w real to bym może dostał dwie dychy za balota, ale w farmingu na pewno więcej bym dostał. O Boże! Gdzie to się ma podpiąć? Pod ramę? To. Ale jaja. Nie wiem, przyczepa mi się chciała podpiąć pod konsolę do tura. Bo do tuza, do tura. Trzeba było podpiąć. 8 balotów. To teraz... O kurwa. Nie wiem. Chyba będę musiał hamulce zacząć podpinać do tej przyczepy. Ale nie wiem, czy posiadę takie. Bo im bokiem trochę zarzuciło. A. Kurde, trochę tu... A i tam wyciągniesz do góry? Gdzie do góry? No teraz będziesz pod górkę, jak będzie działał z powrotem. To cieszę się, że nie z pełną, tylko pół pełną. Oj, będzie chyba pełna tam. W sumie to dosyć czwarte, ale to tam mniejsza. Nie wiem, czy kładę dwa paski do góry, czy jeden. Jeden chyba kładę, nie będzie. No dobra. To kładę jeden przez środek i może się to zmieści. Albo kładź dwa, bo tak kurde, na jeden będzie ciężko. Dobra, na barierkę położę. Bo tam są już cztery i tu jeszcze będą za cztery może. Na barierkę położę się, nie powinna chyba barierka skrzywić. Pa, Jezu, że na barierkę położyłem balota, Bożeż ty mój. Jak to zobaczy ta osoba, która mi sprzedała tą przyczepę, to powie, o kurde. On tak nigdy tych balotów nie woził, on zawsze tak woził i se do stodoły wcofywał i se zostawił to całą, na całą zimę tak stał. Bo on ten A, dość. tak było. Tylko jeszcze przyczepę na kołkach miał, żeby ten się opony nie pokrzywiły. No nie, on podnosił, nie? Na lewarkach i potem ten podośkę tylko kładę ten. O, No. kołek jakiś tam. Nie, no jaki kołek. Pinek to się mówi, a nie kołek, bo sam jesteś taki kołek. I No. kur. Nasz niedzielny właśnie popołudnie dzisiaj. Piękne, ładne. Tak mi No, się. cudowne. Ciepło, tak gorąco, że to jest Gorąco. szok. Ale trochę popadało to tak Ludzie dokładnie ziemniaki fali. kopią, chyba. Jak nie popili, to To na kopią. dworze nie byłeś? Nie, no, u nas przecież nikt ziemniaka już nie hoduje na wsi. A. No, nawet ten pan, co u niego się w kukurydzy, to już nie hoduje teraz w tym roku. Nie? Odpuścili się. Nie. Kurde, i teraz nie ruszę jeszcze. Myś paczą zaś i kwiczą. To ty mi presę odprowadzisz, że ja ci przyczepę zaprowadzę. Boże, presę. Nie wiem, czy ja bym ruszył z tym w ogóle. Taki klot stary, że... O, klot stary. Prędzej bym znowu To może masz ruszył. jakieś kloce stare w tym, w szopie. Czekaj, no. A se zapnę, aby jednym pasem. Dobra, i dzida. Ogólnie ludzie, wczoraj byłem u takiego pana gospodarza. Po ziemniaki z tatą. Pan Tam... gospodarz, pole orze se. Czy tam 4 tony na obiad wzięliśmy na dzisiaj na bierzmowanie? Nie no, jaja. Znaczy byliśmy akurat po 4 tony pyry. Chyba? No, 200 ileś worków. Cztery pyry, o matko. 200 ileś worków. Chyba 226 dokładnie. To 4 palety i każda chyba jakoś po 900 kilo. No prawie 4 tony, tam, nieważne, nie? I taki kombajn Grimma tam się wychyla z takiej wiaty, nie? Ja mówię, panie, mogę sobie iść zobaczyć kombajn? Mówię, pewnie, nie? Ja mówię, dobra, dzięki, dzięki, nie? A ten, i ten, ja wchodzę, nie? A tam patrzę, nie? Taka zielona, zielone cudo, nie? Taki Deutsch.
chyba TTV, nie? Albo TVP, już nie pamiętam. 175. I Grimm ma kombajn jednorzędowy i tam jeszcze tyle binów miał ten pan. Ale że ty podnosisz tą 30 te baloty, nie? To jest szok. Nie no, ona nie ma za dobrego zbicia. Przecież moja 30 podnosiła z Warfamy. A Warfama ma lepsze zbicie, na pewno. A, w sumie, bo pasowa to tak. No przecież Warfama zrobiła, z 2 hektarów zrobiła chyba 15B. Nie, z jakich 2 hektarów? Chyba z hektara. Z hektara zrobiła chyba 12 balotów jakoś. A Hestona zrobiła chyba z 30. Zależy jaka suma. Bo wiem jak ten, jak wuja ma tą Hestona też. No wiem, wiem. To wiem jakie tam. Dobra. No bo jak na kółku nas mają tą Warfamę. Szkoda, że takiej do farminga nie ma. Miał Arikson robić, ale nie wiem czemu nie zrobił. Prace zawieszone chyba. Ty czekaj, ile mi tu wejdzie balotów? Jeszcze 6. 8 mi wejdzie, a tu ile jest? 4, 6. Dobra, to kwit. Jeszcze ten pan To ma 4. zaś przyjadziesz uregulować, nie? No, nie no, przelewa ci tam żona zrobi. Za tą całą robotę daj 400 i git. Chyba cię pogięła. Dwie max. O, 4. Dwie, nic więcej. 105. Dwie i chuj. No to 1000 walt. Dwie i chuj. Walt 1000 i nie marudź. Dwie i chuj. A gdzieś jeszcze do opresowania? Nie. Okej. Możemy kiszonkę w baloty potem robić, tylko wiarkę trzeba kupić. Okay. O, do kiszonki ta presa lepsza. Nie do siano kiszonki, tylko do kiszonki, ja mówię. Z Co? kukurydzy. Będziemy Za głupi wysypywać. jesteś. Będziemy wysypywać, nie? I będziesz ten, i będziesz zwijał, i zaraz owijarka, i ten. O. Siatką tam mocno ściągniesz. O, u mnie też wćwierkają te cholery jedne. Dobra, ogólnie To dzisiaj nie ludzie. czasem, nie, gruchacze nie, bo to Tak, gruchają. ludzie, ten, jak już Miki prędzej wspomniał, mamy dziś niedzielę, a tam jak ktoś uważnie słuchał w ostatnim właśnie filmie, to dzisiaj mamy nasze bierzmowanie. Dzisiaj przyjmiemy kolejny nasz sakrament właśnie. Jutro. Ale to chyba już mówiłeś na tym odcinku. Nie, mówiłem, że mamy niedzielę i gramy sobie na warmińsko-mazurskim. Tyle mówię. A. Kurczę, Nie, felek. bo mi się za 2 odcinki to już za dużo. Tam o bierzmowaniu. Miki, to jest bardzo ważna rzecz przecież. To o takich Wiem. rzeczach trzeba mówić. No, Biskup przyjeżdża, ludzie raz na 3 lata to po prostu święto. Nie no, teraz będzie co roku przyjeżdżał chyba, nie? No chyba nie. Oj, chyba nie. Zależy jak go ugoszczą. Ej, ale ten, na barierkę do tyłu też kładę, bo z przodu mam takie mniejsze jakieś opony. Ale ładne ten, wymalowany też bejcą. Ej, a jakie ja mam jeszcze maszyny? Zetora. Tam pierni. To mam puste całe w ogóle. Też? Ja nawet rozrzutnika nie mam. No bo mówiłeś jebać, na razie nie mam zwierząt, to po co mi rozrzutnik? A, no tak mówiłem, tak było, no. Ale ja sobie już prawie całą dużycę załadowałem. To miało mi tu wyjść 4 na długość balota, a weszły 3, nie wiem jak ja to zrobiłem. O, jajko. Ocie jajko. Ja zbieram. Myślałem, że moja żona, wiesz. Kit, że ja kur nie mam, bo mi lis wszystkie wpierdolił. Bo blisko do lasu i narobił u mnie na podwórku trochę hałasu i tak no. Dobra, ja jadę orać. Tak to już jest. Jedziesz ołać. Podpiąłem unię. Ja też moją. Jadą moje kunie. Ja niedługo talerzówkę zapinam i już w kolejnym odcinku. Właśnie, czekaj, jaka jest cena na pszenicę. Ło! Ale cena na pszenicę. To zarąbista. Ło. Ej, sąsiad! Nie. Co nie? No i na każde twoje pytanie odpowiadam nie. Pożyczysz przyczepę? Mam tam ubin. Wysypiesz łubin, a ci nasypię potem go. Ech, kurde, dobra, ale to zaś. No dawaj teraz, bo ten wezmę sobie ją od razu, jak już tu jestem blisko. To czekaj, to ja ci najbliżej ją zaprowadzę do domu. Przyjedziesz, przyprowadzisz mi ją? No. A ty sąsiad dobry jednak jesteś. Ale za przyczepę mnie wykasuje to. Ludzie jak miło. W stodole stoi, nie? Ty, tak ci powiem, to jest tak.
2, 4, 10, 18 balotów. Bożeż ty mój. Dobrze, ja kupiłem tą dużycę większą, bo tamtą małą to ja nie wiem, co ja bym tu robił. Ale niedługo też trzeba zainwestować w prasę i większy ciągnik, bo szkoda katować takiej 60 jak moja. Co prawda niby w turbo, ale szkoda katować ją po prostu z prasą, nie? To wiecie, jednak taki ciągnik, jak to nie ma tych wymaganych koni. Ja na podsipmę tam niby jest chyba 70 pod tą rolującą, a pod tą kostkującą jest chyba 50 wymagane, więc... Przejdziemy do domu. No, dawaj tam na chatę do mnie. O, i przynajmniej ze 60 pojedziemy coś porobić chociaż. Ten. Ja jadę swoją 40. Dobra, teraz ja wyjadę z 30. O kurde! Jak go za... Oje... Co? Te kółka tam z tyłu. A nie no, te z tyłu są właśnie większe. Boże, cały jeden balot będzie tak okopcony. Pa, skup słomy otwarty mają dzisiaj. Nie wiem, po co no oni bo tu słomę wiesz, skupują, jak prasujemy to. Tych balotów podgniwałych tyle mają. Na jednym to już drzewo urosło nawet, widzę. Gdzie? Yeah. No tu, po prawej. Faktycznie. Tak, bo tu z tobie jest sąsiad, to trzeba przyhamować trochę. Dobra. Dobra, to teraz można jechać. No tu muszę trochę wyciągnąć ten mój zestaw, żeby tego na dwa koła nie podnieść. Dobra, mam nadzieję, że jakoś Ej ty, czy mi to na wysokość dostadałaby w lizie? Bo by było szkoda, żeby mi to się zmoczyło. Tak trochę, nie? Gdzie to się do ciebie... O, tam się jedzie, dobra, bo zapomniałem, gdzie się do ciebie jedzie. Boże, sąsiad, najlepszy w swoim sąsiedzie, którym piłeś już nieraz w tym tygodniu. Zapominasz, gdzie on mieszka? No, z tym, którym idziesz do bierzmowania, zapomniałeś, gdzie ja mieszkam. Bożeż ty mój. Tam Zetur chyba się rozklekotał coś, bo sąsiad stanął. No i trochę 60 będzie pracy. Dobra, jestem, bo słuchawki wyciągłem kolanem. O Boże. Mi się dźwięki z farminga zbugowały. Czekaj. No dobra, pięknie, pod wiatę wejdzie chociaż. Ja se tu zawinę pod wiatą. Na tym pierwszym, czy na tym tam dalej? To na tym pierwszym. Tutaj jest takie skrzyżowanie jakieś. No prosto, to jedź. A, i tu jest taka dróżka, o dobra, ślady widzę. Dobra, zgasimy se 30. O! Dobra, sąsiad. Ej, dzięki, nie? Za tą przyczepkę. A gdzie to masz podbinać i podjechać? Nie, bo ja muszę ją pierwszą se zapiąć, wiesz? To ja ci podjadę, to ja ci nasypię. Jak chcesz, to we dwóch pojedziemy. Nie, ja sobie ten, sam dam radę. Bo! Za dużo gdzie ciągników. Gdzie mam jechać? No, zostawiam tak, bo ja muszę tą swoją wytaśtać, wiesz? I to trzeba spiąć razem. Ja to muszę objechać jeszcze. No, zobaczyć co na pod... A nie, moja ma zaczep, Boże, myślałem, że nie ma. Ale może nie mieć ty. Sąsiad, później. Ej, a gdzie masz ale co? Tą twoją przyczepę, gdzie ona jest? Tam jest. O Boże, sąsiad. Ty to już jesteś zamotany, widzę, dzisiaj. To tam, gdzie kazałeś, to czekaj, to ja ją pociągnę. Nie, ja już wracam po nią, czekaj, sąsiad, kurwa. Trudno. Ja pierdolę, sąsiad. Gdzie to się jedzie? Podbina. No tu odepnij, tu, no odepnij ją. Podbina jadę. Dobra, ale zostaw ją tam, Boże, sąsiad. Dobra, nasypię ci czegoś tam. No cię dzisiaj wyjaśnię. Pszenicy, tak? Nie, jęczmienia. Dobra, to pszenica. Dobra, daj sąsiad, bo ten. Tak, ja muszę sprawdzić, jak ten 4H pójdzie. No daj sąsiad, bo czasu nie ma. Tu, ale idzie. Ja pierdolę sąsiad. Miki. Dobra, czekaj, nawrócę ci. Kurwa pajacu, ty rozjebany. A ile tam wchodzi na tą twoją? 9. Ja, że to na to moja jest większa, a mniej wejdzie na pewno. Ej, to chodź, we dwóch jedziemy. A nie, na moją też 9, no stój Miki. We dwóch jedziemy. Nie, daj mi ją. Nie, moja przyczepka. No daj mi Miki ją. To masz. Dobra, dziękuję. Jezu, bo już mnie zirytowałeś, nie, w tym momencie. I irytacja? Tak, to bardzo. Ty co tym zatorem tu jeszcze robisz? To je. Czeka za mną. Tak. To dobrze.
Zobaczę jak da radę ta 60 twoja. Tylko nie mam dźwięku z gry. O Jezu, to ty tego turbo fajnego nie słyszysz. Tak, zaraz będę miał. Chyba. Chyba. Bo altaba zrobiłeś podczas synchrojda tego. Nie, bo słuchawki wyciągłem. Pa, 18 ton, normalnie tyle samo mieszczą, nie? A pa, jaki moja ma czub, a twoja to tam wiesz. Czekaj, bo ja sobie O zdjęcie chcę Boże, zrobić, weź. jedź. Weź się nie wpierdalaj, bo zdjęcie sobie robię. Dobra, pyk, zdjęcie. Dobra, i teraz lecimy. Miki, wiesz gdzie lecimy? Gdzie? Yeah. Lewy górny róg, Rolimpex, widzisz taką coś? Gdzie? Yeah. Rolimpex. Matko Bosko. Często Boska. Boże. A ile ty jedziesz? Dużo, 30 coś. Łe, to zanim ja tam dojadę, to ty już on będziesz. Zdjęcie robiłem, wiesz, nie patrzałem na drogę zbytnio. O, biorę, 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 biorę. Czekaj, no. Jeź tą Dobra, gabaryną. teraz tak, jak tu trzeba jechać? O mój Jezu, ale hektar. No ale co, na kup trzeba jechać, no. Cyna jest, to lecimy. A to jak prosto pojadę, a to też mogę jechać prosto, dobra, to lecimy tędy. Boże, bo tu ten... Tu nowa asfaltówka jest polana. Tu kurniki śmierdzi jak byk. Wiem jak to No jest. tak, a jak tam daleko z odcinkiem? Nie wiem. Na pewno dojadę na odcinku tam na skup. A, bo ja mam obiad. Ja miałem obiad już dawno. No trudno. 2 godziny temu miałeś obiad. Prawie 3 nawet. Nie, 3 nie, bo była chyba ten 12:20 12 jakoś. liżej była. No mówię prawie 3. Czekaj, no która tu woda, o tą wodę se wypiję, bo jest prawie pusta. Bo ogólnie to jedną wodę se przyniosłem kiedyś, jak na dworze workowałem. I... Ja to już maskę otworzyłem, nie? Ta, a ja mogę? Też mogę. Ale ja tak otworzyłem. Mhm. Wiesz jak się u ciebie w 30 maska Tak. otwiera, nie? Tak do góry. A wiesz jak się To 60 u mnie też otwiera? się tak otwiera. O Boże. No to ten, to masz maskę taką jak moja 28 miała ten. Jesteś. No, no tak ten, oryginalnie. O. A panu P, ten co ma też 28 w Kowalewie, nie? Maskę zgubił chyba, albo mu się coś zrobiło, albo nie ma. Dobra, nie wiem czy tu trzeba migacz włączyć, ale Nie, bo włączę. on chyba ostatnio zdjął tą maskę, bo to on coś tam im szlipował, coś. Aha, no długo nie ma jej. Oh, jak widzicie tutaj już bogaty gospodarz co ma krowy, ale sprzętu nie widać, może komornik zabrał. Och kurde, pod górkę 25. Weź tam przyhamuj trochę. Po co? Ja tu muszę deptać. Ja już tak ścinam zakręty, nie? Ale mają czynne do 21 ginek, a jak jeszcze kolejka będzie to wiesz. Nic, ale tu gospodów. O Boże, ty tam dopiero jeżdżałem, że jestem kilometr za. O, kilometr. Taka dupa. Boże, ten tam jedzie na skup się tylko ceny zorientować. Przekupić pewno jedzie kogoś na skupie. A gdzie jest reset maszyn? U mnie na gospodarstwie. Co? No, za stodołą. Sam byłem zdziwiony, bo autor musi jeszcze ustawić, wiesz? Ale w turbo 60 daje radę. Ojej. Ty Miki w poniedziałek jeszcze będzie trzeba nagrać, bo ten odcinek będzie na poniedziałek. Ale wątpię, żebym w poniedziałek mógł. Aha. Żeby coś na środę zaś nagrać, nie? To we wtorek coś nagramy. No. Ja sobie jeszcze nagram coś na piątek. Żeby coś wrzucić, no bo teraz trzeba trochę spiąć dupę, bo aktywność strasznie spadła pod tymi filmami ostatnio. O, dobrze, że tu z górki jest. O, dobrze, że se na skróta pierdykłem. Jap! Emiki, weź się tak nie odpieprzaj do tego odcinka, bo ludzie, napiszcie mi, kochaj chuju, ogarnij dupę. O, ty kurde. Ty, ja nie wiem, czy ten twój zator na pusto tu podejdzie pod tą górkę chociaż. To się zresetuje. Nie, bo... Ja nie będę wracał, ty będziesz wracał. Ale mi się I jebło. Osobówka. Dobrze zdążyłem. Za wcześnie dzisiaj wstałem chyba. Ja o 7 wstałem. Ja się obudziłem o 6, bo mi zimno było. I nie zimno ma mi... jak to zimno latem.
No bo okno miałem otwarte i nie byłem przykryty. A jedno to tam wiesz. To jak Boże, tam. cyk, czwóreczka już jest? To jest? Cyk, czwóreczka. Dobra, i cyk, piąteczka z powrotem. Pod górkę nie mogę podejść. O, i znowu cyk, czwóreczka. O, dobrze, redukuj, bo ja może ci dogonię w końcu. Ej, a właśnie, sorry za Facebooka. Gearbox addon trzeba dodać. Jest. Skrzynia biegów. Po co? Boże, wypadek chyba. A nie, dobra, myślałem, bo tak stanął na krzyżówce jakiś pizielec. Bo to są takie pizielce tutaj. Dobra, skręcamy. Boże, całą mapę przejechałem 60. A ja 40? W cabrio jeszcze, nie? Ja nie w cabrio. Ale sąsiad, ja ci bardzo dziękuję, że pożyczyłeś tą przyczepę, bo nie wiem, co by było. Nie wiem, Byś jak ja... dwa razy jechał. No, tak będę musiał dwa i tak, nie? Ale tak to bym trzy jechał. A to byś jechał nawet więcej. No. O, widzę go tam, ale to już widzę. raczej nie dzisiaj, bo może jakoś zimą, bo to wiecie, jeszcze trochę dla krów trzeba zostawić tego ziarna, bo te moje, ja zawsze mówiłem, że krowy trochę śrutu muszą dostać, a te wszystkie mówią, że Jedź, jedź, 40, jedź, 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 bo ten się wysypia, a jeszcze tam nie dojadę. waga tu wiem, że źle pokazuje, bo to są chłopacy, którzy już odkryli. Ale wiesz, jak kotłuje normalnie? A z tyłu za mną osobówka, przód i Aha. hamulec, przód, hamulec, przód, hamulec. Ej, któryś raz jest nieczynny, chyba ten pierwszy jest nieczynny. Bo to chłopacy mówili, że odkryli, że jest nieczynny. Oho! No serio. A ten jest? Dobra, jest. Ustawiłem na lewo, a sypię na prawo, no to niezła przyczepa. Jestem, jadę, pędzę. No. Tu, 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 tu. Gienek! To jest. Zapomniałem przedstawić sobie ten, że jestem sprzedawcą. Dobra, jestem idiotą. Dobra. 11 tysięcy za jedną przyczepę. 26 tysięcy za wszystko. Matko bosko. Dobra, ludzie, ja sobie to wszystko do banku przeleję. No i tak, i ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się taki odcineczek ding, ding, właśnie ding, 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 ding. Spodobał. Patrz, cyk. Dzisiejszy i ten. Miki, odsuń się, bo sobie chcę zdjęcie zrobić. Ding, ding, staczny. Tyk, mam tyk, nadzieję, że tyk, wam się tyk, tyk, odcinek tyk, tyk, spodobał. tyk. Łapkujcie, komentujcie i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.